Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W drugim odcinku zagrajmy w kampanię Turków, Imperium Osmańskie i w ogóle początek Imperium tak naprawdę. Słuchajcie, gramy sobie w Medieval 2 Total War bez modów, oryginalna wersja. Bardzo dziękuję serdecznie wam wszystkim za to, jak wspieracie po prostu kanał, jak miło przywitaliście pomysł na to, żeby nagrać w ogóle tutaj cokolwiek z tego właśnie też tytułu. W oryginalnej wersji, bez modyfikacji, no wasz odbiór był po prostu niesamowicie pozytywny, jest mi bardzo z tego powodu miło. No i też padło pytanie, jaki jest cel kampanii? Na tym etapie to powiedzmy przeżyć, umocnić region, przede wszystkim zbudować silne, solidne państwo, później wybić Bizantyjczyków i zolać świat, a następnie przetrwać inwazję Mongołów. Więc to co zawsze. Słuchajcie, zaczynamy od zajmowania, nie wiem, kuchni sąsiada, a kończymy na następnego dnia na zajmowaniu świata. Więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nie wiem, gramy dopóki nam się po prostu gra nie znudzi. Ewentualnie dopóki będziemy mieli po prostu siły. Słuchajcie, tak sobie zastanawiam się, czy nie wysłać tutaj do odpowiednich sił, też do przejęcia tego wszystkiego. Ale na razie, z tego co też zdążyłem się już rozeznać, bo nie grałem dwa dni. Nie, przepraszam, nie grałem jeden dzień, bo nagram odcinek i to jest nagrywany na następny dzień, właśnie na dzisiaj. To chyba musimy skończyć teraz turę. Ewentualnie zobaczę, czy jeszcze tych dyplomatów przestawiłem, tak jak powinienem. Tak, wszyscy są chyba wykorzystani. Teoretycznie powinienem zainwestować w jakieś kolejne punkty handlowe, żeby mieć troszeczkę więcej możliwości werbunku kupców. No i proszę, Bizantyjczycy się tutaj nam wbili. To nie jest zbyt dobra informacja, bo oni będą chcieli później zająć nam nasze włości. No albo my im wypowiemy wojnę szybciej, więc zajęcie generalnie Nicei i Konstantynopola jest tym, co powinniśmy zrobić jak najszybciej. No i słuchajcie, Antiochia, pierwsza bitwa w tym odcinku przeciwko buntownikom. Mamy szansę ją przejąć. Oczywiście zostawimy to jako miasto. I tak się zastanawiam, że chyba nawet możemy się tutaj pokusić automatyczne rozstrzygnięcie. No właśnie, pełne zwycięstwo, więc wynik oczywiście gorszy niż to, co powinno być oryginalnie. Ale damy sobie bez... Nie będziemy musieli po prostu poświęcać czasu na jakąś pierdolatą bitwę. Gildia Odkrywców. Fantastycznie. Bierzemy od razu w takim razie. Antiochia jest zbudowana. Połączmy sobie siły w takim razie i możemy sobie tak jeden oddział doszkolić, choć ja powiem wam szczerze, wolałbym zwerbować dwa dodatkowe niż szkolić kolejny. Co będziemy teraz chcieli tutaj zrobić? Jak wyglądają sprawy z wyznaniem? Jest islam. Super. Moglibyśmy od razu postawić na port. Zmniejszyć podatki oczywiście, żeby się szybciej tutaj prowincja rozwijała. No i myślę, że słuchajcie, zaczniemy właśnie od podniesienia walorów handlowych. Więc zaczniemy od portu, później farmy, na końcu drogi, w tej kolejności. No i będzie trzeba za chwilkę ruszyć na Aleppo. Więc tak, czy my mamy wykonane już zadanie? Umocni region, minimum 4 jednostki. No są, więc kogoś nam tam, słuchajcie, zdecydowanie brakuje. Ewentualnie mogę dowerbować jakieś jednostki, cokolwiek? Chyba nie. Z tego, co tu widzę, to wyślijmy jeden po prostu oddział konnych łuczników. Nawet nie jesteśmy w stanie też tam przesłać go w jedną turę. Ewentualnie tych łuczników. Tureccy łucznicy są całkiem nieźli, to niekoniecznie. Dobra, jeden oddział konnych łuczników, wzmocnimy ten region i później przerzucimy sobie siłę, żeby móc zająć na spokojnie Aleppo. I teraz tak, tutaj oczywiście dowódca. Rozstawimy sobie, myślę, że wieżyczkę gdzieś w tym punkcie, żeby mieć tutaj podgląd, bo Damaszek jeszcze jest przed nami generalnie. Fajnie też by było go zdobyć. Zwracamy. I mamy 5000, słuchajcie, do wydania. Tutaj pracujemy nad warsztatem garbarskim w tej prowincji, by trzeba ją troszeczkę też umocnić. I myślę, że tym razem, słuchajcie, zainwestujemy sobie dodatkowe stajnie. Chcę mieć większą ilość i większe możliwości werbunku konnych strzelców. No i w Tbilisi tak samo będziemy musieli sobie tutaj stworzyć prawdopodobnie może w tej kolejności drogi, a później dodatkowe koszary. Tutaj natomiast, jeżeli chcemy mieć całkiem niezłe zaplecze religijne, no to oczywiście możemy postawić meczet, dowerbować jeden dodatkowy oddział i mamy kupca, słuchajcie. Możemy zwerbować dodatkowego kupca, kupca fantastycznie. Więc zrobimy to w Iconium i jedną sztukę dchowa. To jest jakiś będący w użyciu od 1000 lat dchow. Jest tradycyjnym arabskim statkiem wyposażonym w jeden lub więcej trójkątnych
łacińskich żagli. Okręty te wykorzystuje się w handlu, ale można je także przystosować do przewożenia uzbrojonych w łuki i szable wojowników atakujących wrogie statki. Fajne są te opisy. Ten język polski też w grze nam sporo tutaj pomaga w, powiedzmy, odczytywaniu wszystkich elementów. Dobra. Bagdad. Bagdad, Bagdad, Bagdad. W Bagdadzie to najchętniej bym postawił sobie na tutaj rozwój kopalni. Ale możemy sobie też przede wszystkim przetrenować dodatkowe siły i zbudować. Ja myślę, że ratusz miasta postawimy w tej kolejności. Musimy zająć tutaj dodatkowo prawem i zwerbować trochę więcej jednostek, żeby można było umocnić ten region. A w samym Mosulu natomiast, słuchajcie, moglibyśmy zbudować. Warsztat garbarski raczej nie będzie potrzebny, ale chciałbym tak samo jeden meczet, żeby zapewnić sobie tutaj dominację naszej religii. Nic więcej. Zobaczmy. Budowa zakończona. Kopalnie w Bagdadzie. Fantastycznie. Jak tylko zdobędziemy dodatkowe fundusze, to oczywiście też tam się rozwiniemy. Najlepiej rozwinięta frakcja. Fajnie. I to są właśnie te wielkie plusy grania Turkami. To jest naprawdę potężne państwo. Dobra, idziemy dalej w tym kierunku. I oczywiście tutaj. Prawdopodobnie w pierwszych, których spotkamy, będą Sycylijczycy, bo Sycylia jest niesamowicie biednym państwem położonym na południu Włoch, ale ma łatwy dostęp do tutaj Afryki Północnej, więc zajęcie chociażby Tbilisi, czy zajęcie tutaj tych... Jakiego Tbilisi? A pierdziele, jak się ten port nazywał? O, Boże drogi. Też na te. Dobra, nie pamiętam. Zajęcie tutaj tych północnych prowincji, które oryginalnie należą do Maurów, będzie dla nich jedyną tak naprawdę rozsądnym kierunkiem rozwoju. No i dobra, zobaczmy, co się będzie dalej działo. Tobruk się to chyba nazywało? Jezus Maria. Nie przypomnę sobie. Nie jest też walny czegoś głupiego za chwilę. O mnie zjecie w komentarzach po prostu. Dobra, kolejna strażnica leci. No i zobaczcie, ładny dochód mamy. Już prawie 3000. Praktycznie 3000, bo teraz postawiliśmy wieżyczkę. Dobra, relacje pogorszone. Bardzo kiepskie z Wenecją i tak dalej. Mamy kupca. Fantastycznie. I słuchajcie, od razu tutaj budujemy sobie warsztat kowala, żeby można było te nasze jednostki tutaj lepiej przetrenowywać. No i przy okazji wysyłać też dodatkowe siły, bo tak, tutaj dodatkowe siły łuczników przede wszystkim, którzy będą nas wspierać. Więc tak, wysyłamy też agenta, kupca, tym razem na Cypr. Wy wchodzicie tu, macie już te pełne 4 oddziały, znaczy 5 oddziałów w zasadzie. Zobaczmy, co jeszcze się pobudowało. Dużo rzeczy tak naprawdę. Dobra. Adna. Świetnie. Zmieniona już w miasto i z murami. Fantastycznie. Niskie podatki załączone. W takim razie od razu zaczynamy, słuchajcie, może od drogi. Teraz farmy. W tej kolejności. Tak myślę, że nie powinniśmy zwerbować, słuchajcie, troszeczkę więcej tutaj tych jednostek konnych, teraz tych konnych łuczników i sądzę, że to zrobimy. Musimy trochę umocnić ten region na wypadek agresji ze strony Bizantyjczyków. No i tutaj widzę, że miasto zostało zajęte, ale na pewno nie będą mieli łatwej przeprawy, bo zaczniemy tutaj nawracać po prostu ludność przeciwko nim. I wielka armia tak naprawdę buntowników, która może stać się za chwilę dużym zagrożeniem. I na samej turze będzie trzeba troszeczkę podkręcić, słuchajcie, tutaj obronę tego miasta. Bo trzema oddziałami nie damy rady się bronić. Może i buntownicy w pewnym momencie, jeżeli mają wyraźną przewagę liczebną, no to są w stanie właśnie, chyba nawet zrobię to inaczej, wiecie, to skasuję na chwilę. I tutaj weźmiemy sobie dodatkowe siły, ponieważ oni są w stanie wyraźnie zagrozić naszemu miastu, no i zdobyć je przede wszystkim. Dobra, w Mosulu. W Mosulu natomiast werbujmy sobie urząd werbunkowy. Zwerbujmy urząd werbunkowy. Zbudujmy urząd werbunkowy. Tutaj na razie nic. Świetnie. No i powoli będziemy się przymierzać do zajęcia Aleppo i Damaszku. Nie wiem, czy tutaj generalnie Akkę powinienem jeszcze zająć, w pierwszej kolejności chyba nawet. Żeby pójść na Akkę, żeby mieć wybrzeże, bo wybrzeże jest tutaj niesamowicie cenne. No to co? Przestawiamy oczywiście naszych dyplomatów. Kto mi tutaj doszedł daleko? Z Wenecją mamy już podpisane traktaty handlowe, ale powiedzmy, możemy pójść do papiestwa i możemy pójść do cesarstwa, które mają tutaj też jedną swoją prowincję.
Więc lecimy dalej. Ok, jeszcze się nie ruszyli, fantastycznie. Kandydat do adopcji, 25-letni, nie jest stary. Dowodzenie ładne, rycerskość, lojalność, pobożność. Wykwalifikowany biurokrata, autorytet, dowodzenie, rycerskość. No, takiego to nawet byśmy chcieli mieć. Świetnie, i zobaczcie, on może zostać tak naprawdę w tej Antiochii. Zobaczmy, który z nich będzie... bo tak, i tak będziemy szli na południe. Patrzmy. Który z nich będzie lepszy? O! Okej. Okay. Ty jesteś zdecydowanie lepszym zarządcą. Fantastycznie, mamy zadanie wykonane. Słuchajcie, 500 florynów wpadło do skarbca. Fantastycznie. No to teraz sobie robimy taki myk, że po prostu stąd zabieramy jednostki, przede wszystkim konne. Tych to możemy wysłać do przetrenowania się. Tutaj natomiast te dwa oddziały mniej więcej tu. Bo nawet możemy do miasta wejść, świetnie. I reszta jednostek, czyli tak, które z nich doszły dopiero. Reszta jednostek ma od razu udać się na południe. I atakujemy, słuchajcie, Akkę. Potężna twierdza, która broni dostępu tak naprawdę do Jerozolimy. No i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć Jerozolimę, czy też nie. To będzie w sumie nawet ciekawe. I patrzcie, pierwsza armia oczywiście Bizantyjczyków nadciąga. Więc to, co robimy teraz, to możemy sobie przede wszystkim zwerbować trochę więcej sił. Te trzy oddziały łuczników konnych. W tym miejscu nic. Czy ja mam jakichś najemników, których mogę tutaj zwerbować? Bardzo dużo nawet. Armeński cyłucznic, to był fajny oddział. To może zróbmy tak. Z tych na razie zrezygnuję, bo ja chcę mieć, słuchajcie, tutaj na razie niezły garnizon, więc zróbmy to w ten sposób. Pięknie. Weźmy sobie dodatkowo jeszcze... Trochę drodzy są, już to nie, to więcej nie weźmiemy. Skitramy ich sobie tutaj. Pięknie. I myślę, że dowerbujemy, słuchajcie, jeszcze ze dwa oddziały milicji włóczników. Wzmocnić jak najlepiej cały ten region. No i oczywiście ten dowódca, przerzucamy go do Adany, by zarządzał. I możemy tym samym wysłać chłopskich łuczników tutaj na północ, albo nawet do Ikoniu, ale na razie wyślemy na północ. Pięknie. Dobra, troszeczkę się wykaraskałem już z pieniędzy. Możemy jeszcze jeden oddział zwerbować, to też zrobimy. W tej miarę też jest sensownie. Tak, relacje pogorszone, Węgry. Ze wszystkim będziemy mieli pogorszone, bo mamy inne wyznania, w ogóle jesteśmy inną kulturą. No i proszę, Maurowie z Sycylią, na bank gdzieś tutaj. I Wenecja z Cesarstwem Niemieckim. To się rzadko akurat zdarza. Dobra, i Konium się powiększa, fantastycznie, więc będzie trzeba natychmiast rozwinąć, jak tylko będzie szansa, bo na kolejnym poziomie będzie mieli Janczarów. I tak, mamy tutaj, słuchajcie, Francję. Dobra, no to od razu prawa handlowe. Ledwie zaakceptowane, ale może być. W końcu przyjęli. I czemu się cieszę? Ponieważ Francja jest często w posiadaniu Marsylii. A z Marsylii wjedzie szlak handlowy tutaj morski do naszych granic i Włości. I zobaczcie, Antiochia po zbudowaniu portu skoczyła prawie na 400 dodatkowego dochodu. Dlatego są to tak obiecujące budynki, które warto rozwijać oczywiście. Dobra, robimy tutaj dalej. Możemy przetrenować ten oddział, jak tylko będą pieniądze, oczywiście to zrobimy. I zobaczmy, czy da się jeszcze zawiązać, bo ja bym chciał zawiązać z Maurami sojusz, żeby, wiecie, połączyć wszystkie państwa tutaj muzułmańskie w jedną całość. No i mamy ten atak, o którym właśnie mówiłem. Bizancjum nas zdradza. Ale nie atakują takimi siłami, których bym się jakoś specjalnie bał. Teraz mamy szansę, słuchajcie, zdobyć Nicea i Konstantynopol, ponieważ nie my jesteśmy jakby agresorem i nie dostajemy też minusów i kar do dyplomatycznych. Więc tak, zajmij zbuntowaną osadę Aleppo. Świetnie, ale ja mam teraz inny pomysł, ponieważ jak widzicie,
Nikozja jest odsłonięta, bo nasz kupiec posłużył nam przy okazji jako jednostka szpiegowska. Więc możemy wykorzystać naszą jednostkę tutaj morską, bo i tak nie wiem, czy damy radę przejść, ale do portu. Nie, dobra, wiecie, to tutaj zejdziemy sobie. Teraz płyniemy do portu, żeby nic nas nie zjadło. Przy okazji zabierzemy dodatkowe oddziały prawdopodobnie konnych łuczników. I przygotujemy sobie tą flotę inwazyjną, żeby można było zaatakować Nikozję. Pięknie. Dobra, a nawet moglibyśmy zwerbować jeszcze więcej jednostek. Więc tak, tutaj mamy piękną armię, którą będzie trzeba wykorzystać. Oczywiście przedstawiamy też łuczników. Możemy ich doszkolić, świetnie, bo to są chłopscy łucznicy, to nie jest nic jakoś specjalnie ciekawego, ale czasem warto takie też jednostki rozwijać. No i tutaj, słuchajcie, może punkt handlu żywnością. Nie, bardziej by nam więcej dochodu przyniosłoby nam prawdopodobnie zajęcie po prostu kolejnej włości. Więc tak, możemy zbudować port na Morzu Czarnym, ale czy to nam dużo da? Raczej nie. Bardziej bym się cieszył z tego, z rozwoju tego miejsca. Ewentualnie tutaj moglibyśmy stworzyć urząd werbunkowy. Nie da to nam wielkich tam, powiedzmy, wybitnie korzyści, ale zawsze będzie można coś tam dodatkowego. No i tych Turkmenów. Przede wszystkim większą ilość, jak tylko troszeczkę pieniędzy wpadnie. Ja się boję, że za chwilę mi tutaj kupiec zje mojego kupca. Egipski. Więc lecimy dalej, słuchajcie. I pierwsze, co robimy, to oczywiście wysuwamy kontratak przeciwko Bizantyjczykom. Nie mają tak naprawdę żadnych jednostek miotających. Ich największą potęgą jest Generalska Straż Przyboczna. Owszem, silna, bo silna, ale przy takiej ilości naszych jednostek raczej nie mają szans. Ja sobie zrobię tutaj zapis i rozpoczynamy tą bitwę ręczną. Bo tą armię wyciągniemy od razu i pójdziemy później, werbując najemników z okolicznej ludności na zachód. Skoro byli tak zuchwali, żeby nas zaatakować. Dobra. Gdzie oni są? Oni są w tym miejscu. Świetnie. Na pewno będą chcieli się wycofać. Mam tylko nadzieję, że nie tam. No to wzgórze wielkie, które jest przed nimi. Pozwólcie, że ja sobie jakoś tak pogrupuję. Jakąś jeden bardziej sensowny. Mówię, żeby wszyscy znajdowali się mniej więcej w tym samym miejscu. Nie uciekajcie. Wy tak samo, nie? Dzięki czemu będzie łatwiej ich wyciągnąć. Oczywiście konnica. Pięknie. Wszyscy są? Są. Dobra. No to do przodu. No i chyba on będzie chciał się wycofać na to wzgórze, niestety. No błagam, nie. Dobra, na szczęście nie. Okej, okay, zrobimy sobie tak. I robimy... No myślę, że grube tutaj takie, wiecie, linie wojskowe. Dobra, niech się wszyscy rozstawią. Jaki wy macie zasięg? Spory! Powiedz, że nawet bardzo. Jezu, nie, naprawdę duży. Okej, wszyscy rozstawieni, cudownie. Poza tymi oczywiście, którzy się zbugowali. Ale zobaczcie, sami się odbugowali. Pięknie. To było rewelacyjne. Rewelacyjny. Dobra, no to co? Dajemy grupę. Troszeczkę ich sobie odciągniemy bliżej. No i tak samo generą. I są w zasięgu już. Pięknie. Zobaczymy, jak wygląda ostrzał naszych jednostek. I zobaczymy, jak wyglądają wszystkie nasze jednostki. Fajnie, mają takie lekkie pancerze. Armeńscy łucznicy. Znaczy, oni się wycofują? Nie, oni się dają ostrzelać. No i bardzo dobrze, bo ci armeńscy łucznicy mają bardzo dobre, powiedzmy, takie podstawowe chociaż przebicie pancerza. Więc szybko jesteśmy w stanie tutaj zdziesiątkować. Tak
jeszcze zastanawiam, czy dalibyśmy radę podejść tak na tyle blisko, żeby zaatakować jego dowódcę. Tak, nie wybierajcie sami celów. Okej, jesteśmy w stanie. Dobra, to wszyscy niech ostrzelają dowódcę. Bo mimo, że to jest, wiecie, ciężka konnica, niełatwiej było walczyć włócznikami, to nie chciałbym dopuścić do momentu, w którym oni niby do nas dojechali. Bo to jest tak naprawdę jedyny oddział, który może nam zrobić dużą krzywdę. Koniec strzał. No to pięknie. Ło, czekajcie. Tutaj wyszli troszeczkę przed szereg. Dobra, uciekajcie. Myślę, że zaczniemy teraz słuchać takie podchody. W sensie atak na tutaj tych włóczników. To jest milicja, więc bardzo szybko się powinniśmy z nimi uporać. Do widzenia. Do tyłu od razu. We must pray they lose their will to fight. Ponowne szarże. No i wszystkie nasze jednostki do przodu. Staram się zabić mu generała. Dobra, uciekamy. Victory is well within our grasp. In time our foe will surely see this and lose heart. No i kontynuujemy. Nie wypuścimy tutaj nikogo. I upadek wrogiego generała. Fantastycznie. Ja czy damy jeszcze radę tych dogonić? Chyba tak. Pięknie. Pięciu straconych. Fantastycznie zrobione. Fantastyczna bitwa. Przynajmniej dla nas. Nie wiem, czemu zaatakowali, mając tak okropnie... Nie wiem. Źle zrobione wojsko. Więc tak, słuchajcie, nie będziemy tutaj grali jakoś strasznie okrutny. Zawsze generalnie lubię strać. Spróbujmy zażądać okupu. Okup odrzucony. Trudno. Chciałem dobrze. Bo chciałem w międzyczasie na tym okupie po prostu zarobić sobie troszeczkę. Więc tak, tutaj połączmy. Może, o tak, zróbmy w ten sposób. Połączymy sobie wszystkie te oddziały. I tak, ten oddział zostawimy jako garnizon. No i słuchajcie, wysuwamy tutaj kontrę i ruszamy. W następnej turze zwerbujemy najemników, no i będziemy mogli zaatakować też Nikozję. No i świetnie. Nicea i Nikozja, pierwsze nasze cele takie wojenne, a później Smyrna, jak i Konstantynopol, który będzie zdecydowanie trudniejszy do zdobycia. Osada oblężona, to już nieaktualne. Racje pogorszone, cesarstwo bizantyjskie, no jak nas zdradzili. Druga armia rozbita, sułtan Jalal. Sułtan? Albo nie, czekajcie, sułtan to jest nasz Jalal. No właśnie, fajne imię w ogóle. Jalal! Co tam? Kupiłeś hajko? Najbardziej rozwinięta frakcja, cesarstwo bizantyjskie, dlatego musimy ich zniszczyć. Dobra, zdradzeni. No właśnie, to było właśnie podpisywanie sojuszu, słuchajcie, z państwem chrześcijańskim. O! Zdrajcy. Dobra. Nic więcej tutaj raczej nie zrobię. Pieniądze troszeczkę będziemy oszczędzać,
Szkoda, że tutaj zbudowałem ten warsztat kowala w zasadzie i nie zrobiłem przetrenowania jednostek, no ale trudno. Trochę czas nas pokaże później, jakie będą konsekwencje tego. I zobaczmy jeszcze tak. Czy ja jestem w stanie w takim razie zawiązać z Wenecją sojusz przeciwko... Bardzo wymagający. No nie, niestety nie. Myślałem, że może będą chcieli przeciwko, wiecie, Bizantyjczykom. No czasem tak jest, że Wenecja dość chętnie przymierza się z frakcjami, które biją się z Bizancją. No to co? Kończymy turę. Zostań wasalem, o tak. Przegraliście bitwę, ja to mam zostać wasalem. Więc tak, macie generalnie bogactwo mizerne, my też. Religia na prawosławie, potęga średnia, potęga godna szacunku. No to jesteśmy, słuchajcie, i tak, mamy reputację mieszaną, oni mają reputację bardzo niegodna zaufania, priorytet nieznany i stosunki bardzo kiepskie. No i jeszcze zostali pokonani pod Smyrną przez buntowników. Okej, okay, słuchajcie, no to co? Robimy desant. Ta twierdza też bym... Ta twierdza prawdopodobnie Nikozja. Nie wiem, czy z Nikozji zrobimy sobie twierdzę, czy raczej miasto. Wolam zrobić tu miasto. Choć Nikozja może być też niezłym punktem, powiedzmy, przerzutowym na zachód. Przeciwko... I też takim miejscem werbunkowym, które będzie względnie bezpieczne, trudne do zdobycia. Przeciwko tym, no jak to się nazywa, krucjatom różnego rodzaju, dobra. Stwórzmy jak najwięcej tych machin, żeby być tyle. I teraz zablokujmy jeszcze oczywiście port. Mamy w ogóle zajmij mutowaną osadę Aleppo. To moglibyśmy zrobić, ale później troszeczkę. No i oczywiście, słuchajcie, buntownicy mi się tutaj pojawili. No jakże mogłoby być inaczej, prawda? Okej, okay, potrzebujemy trochę konnicy. I powiem wam szczerze, że bardziej postawiłbym może na te tańsze oddziały. Atak w zwarciu nie jest jakoś specjalnie istotny. Mamy też jazdę armeńską. W ogóle dużo Armeńczyków, łucznicy armeńscy. No to co, weźmy ze dwa oddziały Akinjis. Akinjis to słowo oznaczające jeźdźców. Była to lekka konica służąca w siłach muzułmanów. Akinjis walczyli bez zbroi, polegając na swojej szybkości. Uzbrojeni byli w łuki. Potrafili się uformować w strzelecką formację bojową w kształcie koła, pozwalającą prowadzić ciąg ostrzał wroga. Przydatni do nękania skrzydeł wrogiej armii oraz jej łuczników w bezpośredniej warce bardzo szybko szli w rozsypkę. A powiedzmy ci, Turkmeni, wywodzący się z plemion nomadów, przyzwyczajeni do życia w siodle Turkmeni, którzy zostali najemnikami. Ci twardzi łucznicy cieszą się sławą dziki niesforny, chociaż ich główną bronią jest łuk refleksyjny. Ci budzący grozę wojownicy z radością włączają się do bezpośredniej walki, jeśli tylko szala zwycięstwa są po ich stronie. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wystrzeliwszy pociski, udało im się osłabić i złamać szyki nieprzyjaciela. Więc generalnie dobra wytrzymałość, może szarżować bez rozkazu. Tak jeszcze patrzę sobie, właśnie porównuję, więc oni mają łączną obronę dużo większą. Czy damy radę w takim razie? Damy radę dwa oddziały tych, wiecie co? Bo oni tak, oni są drożsi o łącznie 30 florenów. Więc 60 florenów będziemy płacić więcej za te dwa oddziały niż za dwa Akinjis. I chyba będzie warto właśnie w to zainwestować. Dobra. To od razu ich tutaj zaatakujemy. Stąd w ogóle możemy wziąć jeszcze dwa. Pięknie. No i tutaj będzie czekać nas za chwilę kolejna bitwa, ale w tym odcinku raczej nie będę chciał jej robić, więc przejrzyjmy, co możemy zrobić jeszcze w tym miejscu. Na pewno Iconium będzie trzeba jakoś rozwinąć problem z tymi buntownikami, którzy tutaj pojawili. W ogóle wszędzie tam się buntownicy zaczynają pojawiać. Najgorzej jest oczywiście pod Bagdadem. Bitwa z nimi będzie krwawa i długa. Dużo ich jest po prostu. Dużą armię musimy wystawić. Nikozja padnie w następnej turze, więc przestawmy sobie jeszcze naszych tutaj dyplomatów. Czy tędy damy radę przejść? Ale może się uda? O, pięknie, dobra. No to jest najgorszy fragment, bo jak tutaj zblokują, to zazwyczaj jest problem z dotarciem dalej. I tak, kupiec jest bezpieczny. Tutaj widzę, że sobie się będą bili nawzajem. No, a ja najchętniej to bym właśnie przerzucił tego jednego kupca może tutaj do handlu winem. Byłoby znacznie bezpieczniejsze miejsce dla niego, wiecie?
Więc tak, jeżeli on go przejmie i będzie szedł w naszym kierunku, to będziemy musieli go ratować, bo inaczej no stracimy. Na poziomie bardzo trudnym szansa na to, że nasz kupiec wygra starcie, powiedzmy handlowe, jest minimalistyczna tak naprawdę. A co mamy jeszcze? Raport z budowy. Ikonium, warsztat Kowala, urząd werbunkowy i Antiochia Farmy. Co mamy tutaj? Pewnie jakichś chłopów, no właśnie. Nie jest raczej nic, co byśmy się mogli czym pochwalić. Cała nasza armia po prostu jest na zachodzie. Więc po zajęciu Nikozji myślę, że uderzymy albo... Bo tak, bo tutaj Kreta prawdopodobnie jest we władaniu Wenecji. Moglibyśmy uderzyć na Smyrnę, ewentualnie tą armią, też po zwerbowaniu kilku dodatkowych oddziałów najemników, moglibyśmy zrobić desant na bizantyjską stolicę, albo zająć się dalej zdobywaniem wybrzeża. Zdobycie wybrzeża byłoby dla nas cenne, z uwagi na to, że są po prostu łatwe osady, a później Egipt nam tu wejdzie i będziemy mieli problem. A jeżeli ja to przejmę, no to zdecydowanie wtedy wejdzie na plus oczywiście dla nas. Dobra, wieści rodowe. Mamy pobożność minus 1, pozycję do dowodzenia. Nowy członek rodziny, fantastycznie. No i jesteśmy dość silni, tak patrzę. Ogólnie jesteśmy szóstą frakcją na świecie. Najsilniejsza jest Wenecja. Carstwo bizantyjskie to jest produkcja i populacja. Jeszcze byśmy sobie ich porównali, powiedzmy siebie z carstwem bizantyjskim. Własny wybór, uszeregowanie ogólne. Weźmy uszeregowanie wojskowe. Mają większą armię od nas. Są produkcyjnie też więksi. Terytorialnie my jesteśmy większą frakcją. Uszeregowanie finansowe i ludnościowe. No a to jest poziom bardzo trudny, więc ciężko tak naprawdę konkurować. Jak zajmiemy Nicea i Konstantynopol, no to już wtedy znacznie spadną oczywiście w swoich możliwościach. I co bym chciał zrobić teraz? Słuchajcie, tutaj możemy wysłać w takim razie jednostkę. No tak, obadajmy sobie, czy gdzieś tutaj są jednostki wroga. Nie ma. Cudownie, zobaczcie. W takim razie możemy wysłać stąd całą armię. To będzie na przykład... tędy sobie pójdziemy. Pięknie. I jeszcze zabierzemy sobie oczywiście łuczników plus jeden dodatkowy oddział łuczników. Pięknie. Więc to jest mała armia, ale powinna wystarczyć, żeby zająć Trabzon. Może zwerbujemy też jeden oddział najemników do wsparcia tej armii. Więc mamy łącznie trzy jakby kierunki ekspansji. I co by się jeszcze przydało? Przesunąć troszeczkę najemnika. No nie najemnika, tylko szpiega, żeby pokazał nam właśnie, co się dzieje w tych miejscach. No i co, moi drodzy? Atakujemy tutaj. Będziemy musieli wyrzucić ten oddział. Mają tutaj Vardariotai. Całkiem niezła jednostka. Łączna obrona bardzo fajna. Atak z użyciem pocisków bardzo duży. Będziemy polegać na tym, że mamy przewagę po prostu liczebną. Albo starać się go wystrzelać jednostkami pieszymi. Wywodzili się z Madziarów, osiadłych w dolinie rzeki Vardar. Wraz z ich potomkami, zdyscyplinowani i świetnie wyszkoleni Vardarioci, są doskonałymi konnymi łucznikami, noszą lekkie kolczugi lub brygantyny i strzelają w trakcie jazdy konny z niezwykle mocnych łuków refleksyjnych. Bez litości szyją do swoich wrogów, sami trzymając się od nich z dala. No, zdecydowanie mocniejszy oddział naszych tutaj Turkmenów. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym myślę, że może nawet się uda zająć Konstantynopol, albo na pewno tutaj będą krwawe bitwy z rozproszonymi, co prawda, siłami Bizancjum, ale to mimo wszystko jest jedno z najpotężniejszych państw w całej grze. I cóż, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz koniecznie i jeżeli możecie i chcecie wesprzeć kanał, zapraszam na Patronata, a także na Face'a. Do usłyszenia i zapraszam, słuchajcie, dzisiaj, uwaga, o godzinie 20 na streama. Więc cześć, do usłyszenia, hej, pa, pa.